Cześć, witam z tej strony Imlow. Postanowiłem nagrać poradniczki takie na temat masterek, trinketów i routów dżungli, bo sporo osób mnie o to ostatnio pyta. Więc zacznę tutaj może od tych masterek właśnie. Otóż tak, no masterki wiadomo zmieniły się od sezonu trzeciego. I tak. Nie wiem, jakby to zrobić, może tak. Dobra. Takie masterki, jak te, to jest 9.21. Ja korzystam z nich najczęściej na takich dżunglerów półofensywnych, typu Olaf, typu Shyvana, typu. Nie wiem, co tam jeszcze może być. Xin czasami, ale to zależy jak się składamy. Już tłumaczę, jak to wygląda. Jeszcze na Udyra jak najbardziej. Otóż tak. Attack Speed, wiadomo. Butcher, wiadomo, tutaj trzeba dobrze chyba też tłumaczyć. Większy damage po prostu do minionów zadajemy. AD na 18, no to standard prawdopodobnie jak było w poprzednim sezonie. No i 5 AD to jest też bardzo tutaj fajna masterka. Te pomijam, bo z tych korzystam jak gram 21-9, ale to zaraz będę wyjaśniał dopiero. Drzewka defensywnego, biorę tak. Recovery, ale tylko jeden punkcik, nie ma większej potrzeby, więcej moim zdaniem. Enchanted Armor, no to wiadomo, bierzemy na 2 punkty, zwiększa nam resisty i armor. Toad Skin, to jest bardzo ciekawe moim zdaniem i to się przydaje. To jest to samo w zasadzie, co było w sezonie trzecim, z tam delikatną zmianą. To redukuje damage od neutralnych minionów o 2 plus Blade Armor, który daje nam 1% z current health'a na sekundę zabiera neutralnym minionom dżungli. To standardowo Magic Resistance i to jest bardzo fajna masterka, że zmniejsza damage otrzymywany od AOE spelli o 4%. To jest bardzo fajne i to polecam brać, jeżeli gramy na jakiś taki heavy AOE comb. No i tutaj wiadomo, armor. Juggernaut, no to standardowo, to również 21.9 będę używał tego. Redukcja damage od slow, snarów, stunów i tak dalej, to jest też fajna masterka i nie było chyba takiej w sezonie trzecim, o ile pamiętam. Ogólnie jest dobra. Swiftness, no to wiadomo, jeżeli gramy jakimś udyrem, czy czymś, co musi dobiec, no to jak najbardziej dobra masterka z racji tego, że efekty slowowania nam obniża. Tenacious, no to tam wiadomo, to była taka sama masterka w sezonie trzecim. Armor Magic Resi za każdego bohatera, w tym enemy w zasięgu. Biorę 2 punkty w nią z racji tego, że moim zdaniem te dwie masterki nie są aż takie ciekawe. Znaczy, są ciekawe, ale zależy na co czym gramy. Dlatego na razie tutaj je pominę. No i wiadomo, Legendary Guardian to jest redukcja CC, tak, o 15%, to jest moim zdaniem najważniejsza masterka. No i tak jak Riot mówił, no, definiują nas troszeczkę masterki, czym gramy i na jakiej pozycji. No tutaj widać typowo pod dżunglera jakiegoś tanka. Dobra, przejdę do masterek następnej strony, to jest 21.9. Z takich masterek również korzysta się na dekery. Korzysta się na dekery, korzysta się na topie. Można korzystać nawet z nich w dżungli. I teraz tak, już tłumaczę, jak to wygląda. To szczerze powiedziawszy pomijam, bo niby zadajemy 2% więcej damage'a, ale dostajemy też procent damage'a więcej. Ja tego nie czuję, nie biorę tej masterki. Czyli tak, no wiadomo, attack speed, AD na D. To są takie dosyć ciekawe masterki. Przepraszam, moment. Których być może niektórzy nie rozumieją. Już tak. Ta nam daje coś takiego, że jeżeli uderzamy spellem przeciwnego bohatera, to bijemy o procent mocniej. Ogólnie ze wszystkiego, z tego co widzę. Tutaj to jest akurat ta masterka.
I też również Allied Champions, czyli ogólnie wszyscy biją w tą postać więcej. Dobra. Spellweaving to jest tak, że jeżeli damage'ujemy przeciwnego czempiona z basiców, czyli z autosów tak zwanych, no to atak z kolei ze speli jest zwiększony o 1%, stakuje się do 3 razy, czyli o 3% można zwiększyć. No i Blade Wearing to jest damaging enemy champion with a spell. Tak, i teraz jest z kolei odwrotna sytuacja. Jeżeli uderzamy ze spela, to zwiększa nam się basic attack. Też się stakuje do 3 razy na danego bohatera, przeciwnika. To są dosyć ciekawe masterki. Najbardziej przydatna jest chyba ta na ganku, bo zwiększa również alien damage. Aczkolwiek moim zdaniem no, są dobre po prostu. No, tutaj Riot całkiem ciekawie wymyślił. No i tak, Warlord, no to wiadomo, 5% bonusowego AD. Tutaj mamy tak, Armor i Magic Penne, plus 6%. Ja biorę tą masterkę, znaczy tak, tej nie biorę, bo raczej grając dżunglerami kryta nie składamy, zależy czym, ale nie jest to tak useful jak na przykład właśnie to, bo Penne jest zawsze w porządku. No i standardowo Havoc na końcu, 3% więcej damage'a. I teraz tak, ta masterka, ona jest bardzo fajna, ona była w sezonie trzecim, też w masterkach, ale o ile dobrze pamiętam, to było do czempionów below 30%, tutaj jest o 50%, czyli jeżeli przeciwny bohater ma poniżej 50% HP, to lejemy go o 5% mocniej. To jest, powiem szczerze, broken na przykład na Eliskę, bo jak zapniemy w typkę, który ma poniżej pół HP Q, to w zasadzie go one-shotujemy. Bardzo ciekawa masterka. I teraz tak, defense. Ja wziąłem akurat tutaj to, bo tymi masterkami raczej grałem na topie i właśnie na dekery. No block, czyli redukcja z basiców o 1 tudzież 2, zależy który poziom. HP regen, enchanted armor to wiadomo. Veteran Scars, wiadomo. No i Juggernaut też. Dobra, jedziemy do trójki. Tutaj są takie masterki, które też być może będą używane przez kogoś. Ja na razie nie stosuję. Aczkolwiek moim zdaniem są złe. Zero Offense. No i tutaj wiadomo, 21 Defense. To jest i 9 Utility. To jest na Movement Speed 1,5%. To jest bardzo przyjemne, jeżeli gramy jakimś Singed'em, jakimś Karimem, jakimś Udyrem, nawet Shivaną. Aczkolwiek do Shivany to mówię, raczej 9 albo 21 offense. Mana regen, jeden poziom. Cooldown na Summon Respell jest też bardzo przyjemny o 10%. Z racji tego, że jeżeli gramy na przykład z Ghostem, to dosłownie latamy po tej mapie. No jest też fajne bardzo Alchemist. Increase the duration of potion and elixirs by 10%. To jest fajna masterka z racji tego, że zwiększa nam się długość eliksirków o 10%. To jest całkiem przyjemne, daje niezły sustain. No i wiadomo, tutaj dobówka, tak, że 20% dłużej trwa, to jest też jak najbardziej fajne. Jeżeli już dajemy 9 utility, to moim zdaniem nie ma lepszej opcji. Ewentualnie można brać ciasteczko, ale ja tego nie czuję. Tutaj są mastereczki takie na... Te są na Eliskę. Tak sobie je złożyłem i moim zdaniem są całkiem przyjemne. Już wam mówię, dlaczego. Jeszcze sprawdzę dokładnie, czy na pewno, bo tutaj nie ponazywałem tych masterek. Dobra. Tak, to będą na Eliskę. Ja ostatnio Eliską gram trochę inaczej niż chyba większość ludzi gra, bo składam nią Lizarda. Jest to bardzo fajny itemek teraz w tym patchu. Ale to wytłumaczę w jakimś poradniku do Eliski, jak będę nagrywał. Attack Speed. To jest bardzo przyjemne na Eliskę, wiadomo, tam nie dożywamy stery z W do
Do Attack Speed to jeszcze troszeczkę z masterek 5% więcej dostajemy. CDR, no to wiadomo, zawsze przydatny. AP na 18 jest też zawsze w porządku, plus 8 AP. Tutaj ten właśnie Executioner, fajna masterka. Archmage, Ability Power o 5% zwiększa się. Dangerous Game, to jest, dostajemy za każdego zabitego czempiona 5% Missing Health i Money. To jest całkiem ciekawe, bo jak już zabijemy, to nam troszeczkę skakuje tego. No i basiki zadają 5% w Ability Power, czyli ta masterka się w zasadzie nie zmieniła, jest taka jak była w sezonie trzecim. No i Havoc 3% Increase Damage. Głowy nie daję, czy nie biorę też tych na Armor i Magic Panel, ale chyba nie. No i tutaj 9 w Defense standardowo, tak, HP, Bladed Armor, Toad Skin, Enchanted Armor. No i to są takie w zasadzie takie same masterki, ale aha, te masterki są na apekery. Ja sobie złożyłem i grałem na midzie nimi. To tutaj jest jedyna zmiana w zasadzie taka, że nie mam attack speedu. Dodajemy sobie Jezus, Armor i Magic Panel 6%. A z kolei w defensie, no to już wtedy wiadomo, nie bierzemy Blade Armor, nie bierzemy to od skina i sobie bierzemy tylko tutaj to, co jest. I z jakiegoś powodu nie mam do Juggernauta. A, o tak powinny te masterki wyglądać. Cyk. Do Juggernauta jedziemy standardowo. Tutaj są takie masterki też na postacie z kolei, które potrzebują CDR. Ja bodajże grałem na susem na tych masterkach w dżungli. I były najgorsze, no wiadomo, tutaj Bachara dodajemy. CDR moim zdaniem jest lepszy niż Attack Speed dla na przykład właśnie Nasusa, no i wiadomo Attack AD. No tutaj prawie że standardowo. Z małą zmianą, bo do Nasusa Swiftness nie jest nam jakoś specjalnie potrzebne, bo zapinamy takiego slowa, że klękajcie narody, ale tutaj znowu nie wiem dlaczego Juggernauta nie miałem wziętego, tak to powinno wyglądać. No i tutaj akurat w tych masterkach dodaję sobie więcej do Tenacious, ale no moim zdaniem to jest jakoś wedle wyboru, tak? No można dodać na przykład Missing Health'a, można dodać Swiftness, można Reinforced Armor dodać nawet, żeby te kryty troszeczkę mniejsze wchodziły od carry. Aczkolwiek moim zdaniem takie są lepsze na przykład właśnie na Asusa. No to jakieś 0,219. Aha, to jest tymi grałem na supporcie. Supportem to wiadomo nie gram za bardzo, tylko jeżeli jest potrzeba. Ale powiem szczerze, że grałem nimi trashem i nie narzekałem. Było dosyć prosto. Tutaj pamiętam, że brałem tak. Missing Health'a z racji tego, że potrzebujemy jakieś tam regeny na linię. Tutaj ciasteczko jest w porządku. Polepszone potki, summoner spele i mana regen. No takimi grałem na trashu i to się powiem szczerze całkiem nieźle sprawdzało i dawałem radę. Chociaż nie jestem supportem, jak wiadomo. No dobra, czyli tak. Masterki przerobione mniej więcej, to mam nadzieję, że trochę wam się wyjaśniło. No nie są one trudne tak naprawdę, więc łatwo można je złożyć. Można to zrobić miksy, po 14-16, jakieś nie wiadomo jakie. Aczkolwiek, no, tak jak Riot mówił, definiuje nas to, jakie mamy masterki. Gdzie mamy dodane 21, a gdzie mamy 9. I jakieś hybrydowe masterki jak na razie, no, przynajmniej jeszcze nic ciekawszego ja sam nie wymyśliłem. Nie mają sensu. Najlepsze jest standardowe 9.21, 21.9, 0.21.9, tam nie wiem, 0.0, 0.9.21 i tak dalej, tak? Takie są moim zdaniem najciekawsze. Dobra, ja teraz przejdę do gry. No dobra, czyli zaczynamy. Jeżeli zaczynamy od Blue Side'a, czyli od strony tutaj dolnej, standardowo idziemy sobie na Reda. I tak, teraz może nam pomóc tutaj botlane, tak jak było. Aczkolwiek nie ma sensu zrobić Smitelessu, z racji tego, że Smite ma dosyć krótki cooldown, bo tylko 40 sekund. I to się po prostu nie opłaca. Więc botlane nam pomaga po prostu do momentu tutaj smite'owania, czy nawet trochę nawet mniej.
i wraca na linię, przez co w zasadzie nie traci aż tak dużo jak tracił, bo tam tracił jeszcze często te 2-3 creepy i to był wielki płacz. Więc robimy sobie reda od Blue Side'a. Potem jedziemy na Blue. Drapczemy sobie tutaj na nóżkach. They need guidance. Jak widzicie, Smite już tylko na cooldownie 10-12 sekund jest, więc zaraz będziemy znowu smite'ować. Właśnie dlatego polecam smite'ować teraz te buffy z racji krótkiego cooldownu. Robimy sobie blue standardowo. Więc generalnie tutaj się za dużo nie zmienia, przynajmniej od tej strony. I zaraz tak, mamy tego nowego kampa, on bazował ma 1400 HP, 75 AD, on nie jest aż tak mocny jak się wydaje, więc easy go robimy sobie po blue, mamy smite'a, więc generalnie go kroimy. I teraz tak, pamiętajcie o tym, że smite ma troszeczkę mniejszy damage w tych early levelach i to jest tylko 430 na trzecim, 410 na drugim i 390 na pierwszym. Więc musicie o tym pamiętać, żeby was tam ktoś nie zaosmite'ował przypadkiem. I teraz tak, jeżeli zrobiliśmy tego kampa, to idziemy na gank, albo jedziemy dalej, czyli robimy sobie tutaj wilki. Robimy wilki. I tak, pamiętajcie, jeżeli będziecie gankować early, to pamiętajcie, że do czwartej minuty FB nie daje 400 golda, tylko mniej. Nie pamiętam dokładnie wartości, tam jest 280 albo 300 z hakiem. Więc tak naprawdę nie, jakoś specjalnie się nie opłaca gankować przed czwartym levelem i przed czwartą minutą znaczy, więc warto poczekać do tej czwartej minuty, jeżeli mamy pewne, że gdzieś zdobędziemy killa. Po wilkach robimy sobie tutaj rajty. I teraz albo gank, albo wracamy sobie tutaj na tego dużego kampa. Cyk, cyk. No i sobie robimy kampa i znowu albo gank, albo dalej farmimy dżunglę, tak? I powtarzamy schemat w zasadzie wilki, rajty, kamp. No i bo ewentualnie tam jeszcze buffy, tak? Wiadomo. I tak wygląda mniej więcej road od właśnie blue side'a. Teraz zaraz wam pokażę od purple side'a. No teraz zaczynamy od drugiej strony, czyli od górnej, tutaj. Już wam tutaj pokazuję, jak to wygląda. Idziemy sobie na blue. Znowu tak jak dokładnie w poprzedniej sytuacji, pomaga nam tutaj troszeczkę botlane. I tutaj kapkę się zmienia ten road, z racji tego, że tutaj mamy tego kampa nowego. No trochę nie trafiłem, tu. I zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, tutaj jeżeli nam bot pomoże na tyle, żebyśmy nie musieli sobie smite'ować tego blue. Ja tak zrobię teraz. Idziemy sobie od razu tutaj na tego naszego duszka wielkiego. I dopiero tego duszka smajtujemy, tak? Teraz idziemy sobie po prostu na reda, robimy sobie reda. I w zasadzie sytuacja jest analogiczna jak od drugiej strony, jak się gra, tylko że zmienia się tutaj sytuacja pod tytułem tutaj mamy blue i tutaj mamy tego kampa, tak? I zaczynamy od tego blue. Więc tylko to się zmienia. Możemy również zasmajtować, z kolei zrobić troszeczkę inaczej, zasmajtować blue, zrobić kampa tego dodatkowego bez smajta i wtedy będziemy mieli smajta równiutko jak przyjdziemy na reda. Więc to jest też dobra opcja i nawet polecam tak robić, ale nie jest to jakoś specjalnie wymagane, tak? I teraz robimy sobie standardowo rajty i możemy teraz tak, albo zgankować, albo iść farmić, więc ja tutaj no nie mam czego gankować, więc idę sobie dalej farmić. Robię teraz sobie standardowo
Cyk, idę tutaj na tego kampa nowego. No i sobie robię tego kampa, tak? I cyk. No i tak wygląda rok dżungli. Powtarzamy w zasadzie to samo. Jeżeli farmimy, to powtarzamy non stop to samo. I golemy są dosyć rzadko robione, szczerze powiedziawszy. Przynajmniej ja dosyć rzadko je robię. Raczej top laner je zgarnia, więc tutaj jest taki trochę... To jest dobry, tak moim zdaniem, troszeczkę buff do dżungli z racji tego, że właśnie top laner często robił te golemy, my nie mieliśmy gdzie farmić, mid robił rajty, top robił golemy, nie mieliśmy co robić, tak? Teraz mamy dodatkowego kampa i w zasadzie latamy od jednego na drugi i tak to wygląda. I to jest moim zdaniem jak najbardziej dobre, bo daje nam dużą możliwość zarabiania golda, więc warto. Może troszeczkę na temat tych itemów teraz, które doszły, supportowych. Nie jestem supportem, ale no, znam działanie tych itemów, więc troszeczkę wam to spróbuję wyjaśnić. Relic Shielda zostawię na koniec, bo on jest najczęściej składany i o nim chyba jest najwięcej do mówienia i chyba on będzie najczęściej też wciąż składany. Teraz tak, mamy te itemy 3. Ancient Coin to jest generalnie Shurleya. Niezbyt ciekawe, pasywnie też nieciekawy moim zdaniem, no jest bardzo rzadko składany i raczej ludzie tego itemu nie lubią. Więc tutaj za bardzo nie będę za dużo o nim mówił, no daje nam CDR, daje nam Shurleye i to jest w zasadzie wszystko. No i dostajemy 4 golda, tak, za tutaj jest chyba, na początku jest 2 golda. 2 golda za to, że tam obok nas padnie minion. Ale no nie jest to ciekawe, szczerze powiedziawszy. To jest bardzo ciekawy item z kolei. Jest on często spotkany na jakiś AP supportów, typu jakaś Anka, jakieś Nidalki, inne pierdoły. I daje nam on tak. Jest dosyć dobrze zrobiony i Riot Games dobrze też po raz pierwszy chyba w życiu, wypuszczając nowy patch presezonowy, pomyślał, bo nie może być składany na midlanerów i tak dalej. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Daje nam on 10 AP, daje nam mana regen, daje nam 2 golda per 10 i ma bardzo fajną pasywkę. Jeżeli ktoś jest agresywnym supportem, potrafi połkować, bić autosami, napieprzać spalami, to jest bardzo fajne dla takiej osoby, ponieważ daje nam za basiki i za spele, które użyjemy w przeciwnego czempiona, daje nam 4 golda co 10 sekund. Ale jeżeli zabijemy miniona, to ta pasywka się wyłącza na 10 sekund, więc o tym też trzeba pamiętać. No, rozwinięcie daje nam już 20 AP, 7 mana regenu i 4 golda per 10 i 8 golda za użycie spela lub autoataku na przeciwniku. Książeczka na AP, no to tam standard. I tak, finalna wersja tego itemu jest fajna, bo daje nam już 50 AP, 10 mana regenu, 4 golda per 10. Pozywka zostaje taka jak poprzednio, czyli 8 golda za spell lub autoatak skierowany w kierunku przeciwnego czempiona. I tak. Aktyw jest fajny, bo aktyw to jest taki troszeczkę exhaust, tylko że nie obniża attack speedu. Zadaje tam 50 damage, czyli no to jest akurat mało ważne, ale slowuje na 50, o 50% na 2 sekundy, nie? Ma tylko 60 sekund cooldownu, więc generalnie warto, przyjemny item i jak najbardziej opłacalny. Teraz tak, ten itemek to może bym omówił. Jezu, ten. Za moment. Muszę dofarmić golda, jak go kupię i po prostu wam pokażę, jak on działa, bo on ma jeszcze aktywa całkiem przyjemnego, także ryby na moment. Dobra, dofarmiłem, mam już ten itemek. Otóż tak, on działa w taki sposób. Jak widzicie, tutaj pojawiło się nam Spoils of War. Że jeżeli jesteśmy na linii, to najczęściej kupują to właśnie supporci, chociaż teraz też AD Carry. Jeżeli mamy tutaj te staki, one się generują co 30 sekund, jak mamy maksymalny level tego itemu, to można mieć 4. Działa to więc w taki sposób, że w momencie, kiedy last hitujemy miniona, tak jakby go smajtujemy, bo jeżeli ma poniżej 265 HP, to ginie insta od autoataku czy spela i my go zabijamy, szeruje to golda między nami, a między AD Carry,
i jeszcze leczy naszego AD Carry o 26 HP. To jest całkiem przyjemny sustain, jeżeli tym bardziej składa to AD Carry i support, to z linii się generalnie no, nie schodzi. Chyba, że żeby cofnąć po itemy. I ma jeszcze bardzo ciekawy aktyw, bo aktyw zabiera 20% naszego aktualnego zdrowia i zamienia go na shielda, w zależności właśnie od ilości zdrowia, którego możemy dać sobie albo AD Carry, tak? Ja wam pokażę, jak to wygląda. Shieldujemy się i się jest odliczanie, tak? I potem ta bańka jeszcze pęka i zadaje też damage. W zależności właśnie od ilości naszego zdrowia. Tu jest 132 tarczy i 132 magic damage'a w danym obszarze. I 60 sekund cooldown. Więc item jak najbardziej przydatny i najczęściej aktualnie składany, widzę, że jest lubiany, ale też moim zdaniem pierwszy do nerfa. Za moment wam pokażę trinkety. Dobra, czyli pokazuję teraz trinkety. Na dżunglerów i z reguły supportów bierzemy czerwonego trinketa. Ja tutaj gościnnie wystąpił dowcipnić w tym filmiku, żeby wam pokazać, jak to wygląda. On tu mi stawia warda, korzysta z żółtego trinketa z kolei, który stawia warda na 60 sekund, który jest oczywiście niewidzialny. Potem wyjaśnił, trochę mu się śpieszy, więc potem wyjaśnię dokładnie, jak to wszystko działa tytułem po level upie. Czyli tak, mamy czerwonego trinketa, który działa mniej więcej jak Oracle, ale miejscowo, jak widzicie, ma taki zasięg. Puszczam go, cyk, no i sobie widzimy warda, tak? Sobie zbijamy warda, cyk, cyk. Dobra, i tak, i wyświetlałem się, ile wardów znaleźliśmy i tak dalej. Teraz pokażę wam, jak działa ping. Pod tytułem ping jest teraz widzialny, jak sami widzicie, nie muszę tutaj nic stawiać, widać po prostu tego pinka. Ma on 5 barów hapsa, po to, żeby było go troszeczkę trudniej zbić z racji tego, że jest sam i jest widzialny. No po prostu jest widoczny, jest sobie go cyk, tutaj zbijamy, musimy z niego 5 autosów wypróć. I generalnie mamy zbitego pinka, tak? I tak to wygląda. Ja zaraz wam powiem, jak to wygląda po level upowaniu tego wszystkiego i tak dalej. Już wam tutaj tłumaczę. Jeszcze wam pokażę zaraz działanie niebieskiego trinketa. Czekajcie, ja sprzedam tego szanowanko. No to na razie. Dzięki. Dobra, i teraz tak. Już wam mówię, jak to wygląda. Teraz tak. Zacznijmy od tego czerwonego trinketa, on jest dosyć ciekawy. Czerwony trinket, jak sami widzieliście, działa w ten sposób, że pokazuje nam na jakimś obszarze mapę, tak? I możemy sobie, znaczy nie ma, mapy nie pokazuje, ale pokazuje nam wardy na danym obszarze. I tak on właśnie działa. I teraz są trzy poziomy tego trinketa. Pierwszy jest automatyczny, to jest na małym zasięgu, przez 4 sekundy widzimy 180 sekund cooldownu. Na 9 levelu on się automatycznie upgrade'uje bez wkładu naszego finansowego. I pokazuje nam już na troszeczkę większym dystansie, jest tylko 90 sekund cooldownu i 6 sekund. Trwa to i przez 6 sekund możemy zbijać te wardy. Natomiast jak dokupimy po 9 levelu za 475 Oracle Lensa, to jest taki trinket, się zmienia wtedy w Oracla. Czyli przez 10 sekund widzimy niewidzialne jednostki, grzyby, wardy, inne pierdoły tego typu. Niewidzialne przez 10 sekund. Więc generalnie no, to jest item kupowany na supportów i junglerów, ten trinket. I tutaj nie widzę tak naprawdę innej możliwości dla innych postaci, no bo jungler lata po mapie i warduje, rozładowuje, gankuje, więc potrzebuje usuwać wizję, jeżeli ma taką potrzebę. Natomiast support no też, żeby zczyścić bota czy coś, to jak najbardziej. Przejdę teraz do żółtego trinketa. Żółty trinket ma dwa rozwinięcia, zaraz wam tutaj powiem, o co w tym chodzi. No tak jak widzieliście, stawia warda, który jest niewidzialny, na 60 sekund. Pamiętajcie o tym, że to jest 60 sekund, a nie 3 minuty jak normalny stealth ward. Musicie o tym pamiętać, bo mogą potem wyjść fejle. Na pierwszym poziomie trinketa 60 sekund, 120 sekund cooldownu. Pamiętajcie, jeden ward. Na 9 levelu się upgrade'uje.
możemy postawić wciąż jednego warda, 120 sekund trwa ten ward i 120 sekund jest cooldown. Czyli generalnie stawiamy sobie warda dwuminutowego, to już prawie to, co powinniśmy mieć. I teraz tak, Greater Stealth Totem, to jest 475, 120 sekund cooldownu, stawia warda na 180 sekund, czyli 3 minuty, czy tak jak normalny ward, 120 sekund cooldownu, więc jak najbardziej opłacalny warto, tak? Normalny ward, 3 minuty. Możemy postawić generalnie w sumie, widzę, że 2 nawet, bo jest 120 sekund cooldownu. Czyli tam kawałek można dwa postawić. Albo Vision Totem, czyli mamy tutaj możliwość... Czyli mamy możliwość, żeby sobie tutaj zakupić pinka. Wtedy ten trinket zmienia się w pinka, tak? Możemy kupić, postawić wtedy jednego pinka na 180 sekund. Normalnie pinki oczywiście nie znikają, muszą zostać zbite. One teraz nie są czasowe, tak jak kiedyś Oracle był. Ale są tańsze, tak? Przez to, że są widoczne, ale z kolei mogą stać i stać. Teraz tak, niebieski trinket. A, jeszcze może inaczej, jeszcze tutaj do tego powiem, do żółtego trinketa. Żółty trinket jest kupowany najczęściej na solo linie. Najczęściej mid lane, top lane, no i AD carry, też zawsze kupuję tego sobie tutaj trinketa. To jest najbardziej opłacalny wybór moim zdaniem. Teraz mamy trinket niebieski. Niebieski trinket to jest taka CV-ka troszeczkę, tylko że nie jest ona obszarowa. Znaczy obszarowa, co ja mówię. Nie jest ona globalna, tak jak to było ze starą CV-ką, a tu gdzieś wejdę pod dżunglę do Fog of War'a i wam pokażę, jak to wygląda. Na pierwszym poziomie mamy 1100 range'a, tak, na sekundę kawałek obszaru nam pokazuje. Nie jest to jakiś duży kawałek obszaru, ale jak najbardziej wystarcza. Na 9 levelu się sama upgrade'uje, tak jak poprzednie trinkety, bez wydatków tutaj finansowych. Już range się zwiększa do 2000 z 1100, cooldown 150 sekund. Natomiast jeśli go kupimy za 475, tą ostatnią wersję tego trinketa, to mamy 2500 range'a i 90 sekund cooldownu, więc troszeczkę lepiej. Nam teraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Cyk. Mamy taki zasięg na pierwszym poziomie, potem on się oczywiście, tak jak mówiłem, zwiększa. No i sobie odpalamy, tak? Mamy kontrolę nad na przykład enemy junglerem. Na sekundę możemy sobie zobaczyć, czy robił danego kampa, czy nie, czy jest blue, czy jest red, i tak dalej. Najczęściej, z tego co widziałem, ten trinket jest kupowany na mida, z racji tego, że mid może mieć jakąś tam kontrolę nad enemy junglerem, tak można powiedzieć w sumie. Więc no... Tak mi się wydaje, że raczej na supporta on się nie przyjmie z racji tego, że support potrzebuje jednak tego do pinku, bo sam jungler no niestety nie rozwarduje wszystkiego, bo cooldown na czerwony trinket jest też troszeczkę za duży. I tak, może coś powiem na temat itemów do dżungli też nowych, bo troszeczkę się też zmieniło, skoro już trinket tutaj objechałem. To już wam mówię. Zacznę sobie od latarni, bo ona tutaj widzę jest pierwsza. Latarnia troszeczkę się zmieniła. Daje nam 25 attack speedu, 20 armoru. Moim zdaniem jest lepsza niż była, na pewno. Z racji tego, że daje nam tak. 100 magic damage'a bonusowego do creepów. Naprawdę szybko te creepy w tej dżungli schodzą. I healuje nas po 10 per hit. Czyli generalnie jest sustain, jest szybkie robienie drake'ów, szybkie buffy, szybka dżungla, bardzo fajne. Daje nam pasywnie dodatkowego 40% golda więcej, z oczywiście neutralnych minionów, nie działa to na zwykłe na linii. To nie jest aż tak bardzo odczuwalne, aczkolwiek trochę to czuć. I tam raczej składamy tak, nie wiem, na jakiegoś Lee Sina, na... Udyra może nawet, bo daje troszeczkę attack speedu i tak dalej. Tutaj no myślę, że tak wedle uznania widziałem na Shivanie. Aczkolwiek ja preferuję raczej te drugie itemy do dżungli, które zaraz przedstawię. Jednak latarnia jest teraz też nie najgorszym pomysłem i naprawdę warto spróbować, warto sobie tam popatrzeć na różnych postaciach, czy się opłaca, czy się nie opłaca. No i warda możemy postawić 3-minutowego, tak? To jest też plus. Przejdę teraz do itemów tych tutaj do dżungli normalnych, tych trzech. Otóż tak. Item na AP dżunglerów.
Troszeczkę się zmienił. Daje 50 AP, 10 cooldownów. Pasywnie 8% spell damage jest. Daje nam HP i manę. Więc generalnie to jest tak jakby konwertowane, tak? Że 8% naszego damage jest konwertowane na manę i HP. Generalnie to jest całkiem ciekawy pasyw i myślę, że teraz ten item może być trochę ciężej składany na jakichś AP dżunglerów typu Zac, Elise, nie wiem, LeBlanc, Morgana. Grałem też takimi, więc o takich tutaj wspominam. No i tak standardowo pasyw Butcher, czyli więcej damage'a do minionów, neutralnych oczywiście o 30%. No i nowy pasyw, który jest również w Blizzardzie, o którym zaraz będę mówił. Za czempiona, jeżeli zabijemy czempiona, bo dostaniemy za niego asystę, albo zabijemy Epic Monstera, czyli to są te wszystkie większe, tak? Na przykład duży wilk, duży rajd, duży golem, albo Blue Buff, Red Buff, albo ten nowy kamp. Dostajemy gold. Dodatkową wartość golda. Za kile asysty jest to 140, za monstery jest to 10. To jest fajny item, znaczy ta pasywka jest bardzo fajna, jeżeli snowballujemy i wykonujemy dużo ganków, dużo zabijamy, dużo dostajemy asyst. To jest bardzo przyjemny item. Przejdę teraz tak, do starego tutaj... Do starego golema, który był generalnie podobno core w sezonie trzecim. I bardzo go wszyscy lubili. Dają teraz trochę mniej HP, bo nie daje 500, daje 350. Reszta w zasadzie jest bez zmian, chyba że CDR dodali, ale nie pamiętam w sumie jak to wyglądało w sezonie trzecim już. Standardowo została pasywka na Tenacity o 35%. Standardowy Butcher, czyli 30% więcej do minionów neutralnych. I został dodany nowy pasyw, który się stakuje jakby. Mógłbym wam to spróbować pokazać, tylko teraz to nie wiem, czy mnie te klipy w tej dżungli nie ubiją. No ale to w sumie za moment, muszę dofarmić trochę golda. Albo poczekać po prostu. Albo on po prostu wyjaśnia, jak to działa. Mamy coś takiego jak ten ostatni pasyw, to jest Conservation, czyli działa to w taki sposób, że kumuluje nam się gold. Tutaj się nam pojawi, jest tam, tak jak się pojawiają jakieś tam debuffy i inne pierdoły, pojawi nam się tutaj taki kwadracik i będziemy widzieli, jak się stakuje gold. Jak jest stakuje się bodajże do 80. Jeśli zabijemy sobie dużego miniona, czyli na przykład właśnie dużego rajta, tego bossa takiego jakby, czy blue buffa, czy red buffa, czy dużego golema, czy tego nowego kampa, czy dużego wilka, dostajemy dodatkowe 40 golda za zabicie jego, tak? I to wtedy będzie wychodziło właśnie z tego tutaj, z tego pasywa, który nam się pojawi. I on się będzie skalował od nowa, tak? Jak zdobędziemy do 40 golda, które się nastakowało, on się skaluje wtedy od nowa, tak? Może być też tak, że na przykład nastakujemy 80 golda, czyli zabijemy sobie jednego kampa, dostaniemy plus 40, pójdziemy na drugiego od razu, dostaniemy znowu plus 40 i znowu czekamy, aż się pasyw naładuje i będzie znowu 40 golda, które będziemy mogli odebrać. Ciekawe rozwiązanie nawet, mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Warto składać, daje to na City, daje HP, daje CDR. Jeżeli jakoś przegrywamy, potrzebujemy być bardziej tanki, to jak najbardziej item przyjemny. No i teraz Lizard. Lizard jest dosyć lubianym itemem przeze mnie teraz, po tych zmianach, bo jest naprawdę dobry. Jest itemem genialnym do snowballu. I już wam mówię dlaczego. Daje nam 30 AD, 10 CDR-a. No i regeny to tam standardowo z Spirit Stone'a. I tak, pasywnie to zostało właśnie zmienione i to jest zmienione na lepsze, bo zadaje True Damage przez 3 sekundy, ale jest based on level, nie jest już stały damage, taki jak był kiedyś, tylko jest based on level. Czyli dostał ten internet troszkę buffa, troszkę zmianę. No i pasyw Butcher to standardowo zostaje tak jak przy wszystkich tutaj tych itemach. No i pasyw ten ostatni, Bounty Hunter, jest taki sam jak przy pierwszym itemie, czyli za killa, asystę dostajemy 40 golda, za dużego miniona 10. No i za Epic Monstery, czyli Epic Monstery to jest Dragon i Buff, bodajże, więc to jest fajne.
Ona stakowała mi się gold, to jeszcze wam może spróbuję pokazać, jak to wygląda w związku z tutaj z Spirit Golemem. I will atone. No widzicie, zrobiła się taka paseweczka i ona się stakuje. Jak nastakuje się do 40, idziemy zabić sobie na przykład tutaj dużego Wrighta i dostajemy 40 gold dodatkowego za to, że go zabiliśmy. To jest fajne, przydatne jak najbardziej. A z kolei właśnie jeszcze wracając do tego Lizarda, zobaczycie go pewnie u mnie w poradniku do Eliski, bo na Eliskę go składam. Jest teraz no, dosyć mocnym itemem, naprawdę, jeżeli smagolujemy, to straszną rzecz nie robi. Jak najbardziej warto go kupować, jeżeli ogarniamy. Ale ogólnie wszystkie itemy, wszystkie te dżunglerskie itemy 3 zostały całkiem ciekawie zmienione, pasywki dostały niezłe, więc na pewno znajdą zastosowanie. No i co? No i to w zasadzie tyle na temat tutaj tych zmian aktualnie. Masterki były, trinkety były, itemy do dżungli były, road był. Jeszcze tak, mają wejść zmiany dotyczące run. Nie wiadomo, czy nie wejdą jeszcze jakieś itemy, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało niedługo. Bo wiadomo, jest presezon, a Rito jeszcze tutaj pewnie nam sporo zmieni. Dlatego jest to wersja taka, że tak powiem, alfa. Znaczy beta, przepraszam. Wersja beta. I na pewno pewnie będą dogrywane nowe, bo... A, tutaj do shipni, cholera, nie wyszedłem z tego customa. Już set. I na pewno będą nagrywane nowe jakieś tam refresze do tego poradnika, tutaj tych wyjaśnień na temat itemów i tych innych pierdół. Także no, mam nadzieję, że wam się to podoba. Jeżeli tak, no to wiadomo, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, pytajcie, odpowiem na każde pytanie, jak zawsze. No to co, na razie cześć, zobaczymy się w następnym poradniku. Na pewno, zapewne następny poradnik będzie do Eliski albo do jakiegoś innego dżunglera, więc niedługo widzimy się ponownie. Na razie, cześć.